żebyście mieli świadomość, z jak daleka niektórzy ludzie podróżowali. To jest Dawid, mimo że się chowa. Powiedz, Dawid, skąd jesteś? Czerwony. Chłopacy są generalnie z różnych historii. Paweł jest z, też miejscowy właściwie, tak? Konrad jest z Warszawy, generalnie zajmuje się łażeniem po górach głównie. Chłopacy są też właściwie miejscowi, zajmują się bushcraftem. Później wam wytłumaczymy, co to jest, żebyście mieli okazję spróbować. Następny Konrad jest przygotowany na jutro lub gotowy na jutro, jak kto woli. Prowadzi na przykład blog na internecie, jest bardzo popularnym człowiekiem, jest prepersem. Też się później dajcie, co to znaczy. To jest Michał. A kto ty jesteś? Skąd ty się tu wziąłeś? Kim ty jesteś? O, ty się to jest Michał, prowadzi ze mną ekwipunek dźwigany codziennie, mój ziom. To jest Wojtek Jędral, zwany popularnie Wandererem, z Warszawy. Dobry. No, nikt nie jest doskonały. Zajmuje się pierwszą pomocą, też wam dzisiaj opowie troszeczkę rzeczy, a zajmuje się generalnie sprzętem. To jest Konrad, bushcraft człowiek z buszu, bardzo popularna osoba, można rzec celebryta. Tak jest. Leśna Doda. Leśna Doda. Zajmuje się też bushcraftem, zajmuje się turystyką, głównie górską. Pływa po Wiśle dziwnymi rzeczami, na których nie powinno się pływać i to jest niebezpieczne. Razem z tatą Andrzejem, który jest genialnym fotografem i dzisiaj też obsługuje tą imprezę. O nim można dużo opowiadać, nie będę opowiadał, nie chcę mu robić reklamy. To jest Adrian, przyjechał z żoną i z dziećmi. Żona gdzieś jest, machaj żona. Dobra. Też jesteś właściwie miejscowy, można powiedzieć? Można powiedzieć. Adrian jest prepersem, jest myśliwym, powie wam dzisiaj o tym, jak można polować na zwierzaki. Też powiesz trochę? Powie o rybach, tak? O prymitywnych metodach łowiectwa. A gdzie jest jojo? A! Skąd się wśród dzieci, go nie poznałem! Jest też z nami Wojtek Jojo, który jest z Lublina, jest wspinaczkowcem i będzie się dzisiaj z wami bawił sznurkami, powie, jak się dobrze wiąże sznurówki, jak wozić na drzewo po jednym sznurku. Powiesz? Ale pokażesz? Nie. Ktoś wymyślił. I też jest gościem, który robi noże, pochwy i różne inne fajne, ciekawe rzeczy. Awe jojo. Awe jojo. I teraz słuchajcie, zrobimy tak. Pogadamy z wami chwilkę o sztuce przetrwania, o turystyce trochę o bushcrafcie, bo pewnie część z was przynajmniej nie wie, co to znaczy, więc zaraz postaramy się wyjaśnić. Później podzielimy się na grupy i będziemy robić walki w błocie. Kiedy siedzę na maszynie, to dalej czuję lód. Chociaż silnik daje kopa, to tylko kurz. Doskonała jest maszyna, bo szmatę dzieci lat. Hej! Damian, elo. Tak, stoimy na nogi zgięte, pływają, prawa ręka prostowana, składamy, czyli jedna palec na spuście, prosto. Tak, dokładamy drugą rękę, palec z pustu, przeżujemy i teraz naciskamy. No już. Mogę teraz? Ale bym strzelała. Jak to fajnie wyszło. Ja bym się wodził. Niezłe. Niezłe zabawa. Pozdrawiam. Mamy dla was na pamiątkę takie dyplomiki, żebyście wiedzieli, że byliśmy u was. następna. A jest! Jo! Także ja ze swojego imienia po prostu mogę podziękować. Tak? No, my też dzięki za zaproszenie. Ale no, bo tak liście to nie było problemu. Słucham? No, nie było też. Ja powiem tak, liczyłem, że wczoraj już mniej ich zobaczy na wieczorem na zewnątrz, tak? A oni wrócili, przebrali się i wszyscy latają. Adrian nawet mówi, bo wie, co pan myślał, że my zmęczeni wrócili? No, także naprawdę bardzo fajnie i dzięki. I zapraszamy do razie. Ja nie muszę. Dzięki bardzo. Nagrywanie tak nie wyłączy. Marmolada! Tak może kilka słów tego, co się działo, bo naprawdę było super. Dzieciaki dały ognia. Zaskoczenie takie po prostu żywioł. Były grupy po prostu, których się nie dało ogarnąć, ale wszyscy chętni do nauki, płonęli wiedzę po prostu ze wszystkiego. Milion pytań, milion po prostu możliwości, super potencjał w dzieciakach. U nas akurat na stanowisku można było sobie troszeczkę dowiedzieć się tego, jak posługiwać się bronią. To na pewno widzieliście już we wcześniejszych materiałach. Jak bezpiecznie, co najważniejsze, je używać. U Wojtka popracować trochę z noszami, ponosić chwyt strażacki, tak? Co było jeszcze? Krzesełko? Krzesełko, opatrywanie za pomocą pusty trójkątnej, unieruchomienie kończyny dolnej. No, to u nas niestety nasze stanowiska były trochę odsunięte od reszty ze względów bezpieczeństwa. Tam starsi trochę postrzelali, opiekunowie. Więc byliśmy trochę dalej, ale u innych chłopaków było właśnie uzdatnianie wody, było rozpalanie ognia, jojo bawił się linami, co tam jeszcze chłopaki robili, nawigacja w terenie, tropienie, łowiectwo, naprawdę dużo się działo, poza tym naprawdę sama akcja i organizacja, to jak się ludzie zmobilizowali do działania, jak dużo udało nam się zebrać dzięki chłopakom z grupy, jak i wszystkim innym, którzy chętnie wspierali naszą zbiórkę. Więc bardzo dziękuję każdemu, który przekazał cokolwiek na zbiórkę, na grupie, bądź po prostu przywiózł nawet mi coś. Każdemu z osobna na pewno wymienimy. Całej mojej firmy, która również pomagała. Wielkie dzięki. żeście zobaczyli uśmiech na twarzach dzieciaków, które dzisiaj właśnie dostały mnóstwo różnych giftów, które były ufundowane części przez was i tak naprawdę wszystko było od nas, od wszystkich i tak naprawdę ich wdzięczność była bezcenna. No to było naprawdę zajebiste. Dzieciaki posprzątały ognia, było widać, co wszystko zaczycie, bo kręciliśmy ile się dało, więc co więcej. Będą fotki, będą filmy. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni taki zryw i jeszcze się zobaczymy w następnych wioskach niedługo. I wioski dziecięce, jak się dowiedzieliśmy, to nie jest tylko organizacja nasza krajowa, tylko to się kręci po całej Europie. Tych wiosek jest albo i dalej. Wiosek jest wiele. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnych edycjach. Czołgiem.